ćwiczenie 5-punktowe wynurzenie. My używamy skrótu STIGO, czyli sygnał, czas, inflator, głowa, obrót. I mamy sygnał 5-punktowe wynurzenie, ok. I sygnał pierwszy. Sygnał na koniec wynurzenia, na koniec drukowania, czyli wynurzenie. Sygnał drugi. Czas, sprawdzam czas nurkowania, sprawdzam, co mi mówi komputer, czy ja w ogóle mogę się wynurzyć. Trzeci element wynurzenia, inflator idzie do góry. Upuszczam nadmiar powietrza, który się rozpręża w jakiecie. Kolejny punkt, głowa do góry, obserwuję powierzchnię, żebym nie uderzył w coś głową, żebym nie wpadł na coś. Delikatnie dopuszczam powietrze do jaketu, żeby wystartować, żeby nabrać neutralnej pływalności. Ręka chroni głowę, rozglądam się cały czas podczas wynurzenia, żeby po prostu nie uderzyć, czy o łódkę, czy o innego nurka. I to koniec ćwiczenia.